90. tam któraś wystawa w ciągu 9 lat, to znaczy, że co roku odbywa się 10 wystaw, co półtora miesiąca. Tak, mniej więcej. Ogromna ilość ludzi pokazuje sobie zdjęcia. I to był ten powód, dla którego myśmy z Andrzejem Świetlikiem pomyśleli o takiej formie, która A. nie istnieje, nie jest zarejestrowany, B. Nie musi mieć żadnych środków finansowych. C. daje absolutną swobodę ludziom, nie dzieli ich na artystów i amatorów. Po prostu każdy człowiek, a najmłodszy uczestnik miał 3 lata, może powiesić swoje zdjęcia, przecież musi to sam zrobić. Podpisać. No ja nie chcę w ogóle mówić o poziomie, mnie to kompletnie nie interesuje. Ja chcę tylko wyzwolić w ludziach pewnego rodzaju energię, która pozwoli na zajmowanie się tą pasją, a nie picie piwa bez końca. Ja stojąc w rzece, strumienia obrazu, który jest w tej chwili naprawdę dominujący bezdyskusyjnie, czyli strumienia tego, co przekazują aparaty komórkowe. Stojąc w tej rzece, która jest bardzo rwąca i tam wszystko są, tam są fekalia, tam są wspaniałe dzikie ryby, tam jest wszystko, tylko że ja nie wiem dokąd prowadzi, do jakiego morza to leci i czy to jest w ogóle dobrze, że tego jest tyle. Ja się nie martwię, dokąd ten strumień zmierza, ja się cieszę, że to wyzwala pozytywną energię. Jedyne miejsce, gdzie każdy może przyjść, jest, wiesz, sygnał, sieci i tak dalej. Robimy tu i tu galerię bezdomną, przynosi swoje prace. No i rzeczywiście wtedy jest mnóstwo rzeczy, które są kompletnie nieznane. Tam też, wiesz, to traktuję jako takie miejsce, gdzie można znaleźć dużo szalonych rzeczy, nieoczywistych, oczywistych, wtórnych. Artystów, którzy są już znani, Wojtowi Deska przepis z synem, którego zdjęcia, wiesz, a tam coś tam powiesi Nidenta, ale wiesz, a też mnóstwo ludzi, którzy są na zupełnym marginesie, tak? Ale chcę na przykład przyjechać i swoje zdjęcia pokazać, o nich porozmawiać. To myślę, że to jest taka dosyć niezależna sytuacja. To, co robimy z bezdomną, to jest akurat najprostsza forma do pokazania tego, co się robi, prawda? Bo zrobić coś, to jest tak, jak wyprodukować. Wszystko można wyprodukować, tylko sprzedać potem nie można. To samo z fotografią, to samo z malarstwem. Można malować, to może być wielka pasja, tylko co z tego, jak tego nikomu nie możesz pokazać. I jeśli ktoś maluje albo fotografuje 3-4 lata i nie może nikomu pokazać poza rodziną, bo galerii jest mało, bo galerie mają kuratorów, bo to są jakieś cele o wiele wyższe sztuki współczesnej, cały czas musimy iść do przodu i to już się ociera konceptualizm, tam nie ma żadnej, prawie jest wyprane z emocji, jest oparte tylko i wyłącznie na wartościach intelektualnych i to przestaje być wysokiej klasy sztuka wizualna, to po prostu gdzie mają ludzie pokazywać o takie prace o sobie, o tym, co przeżyli, bo bardzo często fotografie już nie są taką dokumentacją tego, co człowiek widzi, tylko fotograf, robiąc takie, a nie inne zdjęcia, opowiada o swoim stanie ducha, o swoim takim miejscu w społeczności dzisiaj, jak on się ma, na ogół nie najlepiej. Jesteśmy przedstawicielami kolektywu fotograficznego Bubble Images. Jesteśmy siłą logistyczną organizującą dla galerii bezdomnych tą przestrzeń. To jest też zabawa, sam proces wieszania jest po prostu. No właśnie. Oglądanie to miejsce się wypełnia i później jakie pomysły ludzie mają. Brak instytucjonalizacji powoduje, że wiele ludzi się po prostu przełamuje akurat na bezdomnych, żeby cokolwiek pokazać swojego. Po prostu jest i zasady są jakieś takie mega hipisowskie. Zobaczcie,
masz? Ściana i dreszcz, zdjęć. Robimy zdjęcia. Zajmujemy się światłem, przestrzenią, jak nawzajem, tak jak żona zajmuje się tym, jak kolory wpływają wzajemnie na siebie. Nie tylko głębia ostrości jest ważna, bo najczęściej ludzie wykorzystują albo tylko kadrowanie, albo kompozycję, a nie biorą pod uwagę tego, że światło jest głównym budulcem fotografii. A lubi pani komórką fotografować? To znaczy, czy lubię? Po prostu jest pod ręką, więc robię. To jest też komórką, te trzy. Ale niezwykłe te zdjęcia. Pana to jest Maryna. Wieczór w kawiarni. No, poszliśmy której? Sobie do kawiarni. Jest sfotografowane białe światło na białym tle. To jest dowód między innymi na to, że da się fajnie budować samą fotografię, tylko wykorzystując światło, niekoniecznie trzeba akt robić, bo najczęściej tak jest, a można się zająć fajnymi rzeczami i tworzyć świat, którego na co dzień nie dostrzegamy. Nie? Każdy ma w tej chwili telefon, każdy ma aparat, może robić zdjęcia, może kręcić filmy. Ja chcę tylko wyzwolić w ludziach pewnego rodzaju energii.